to nie jest pojedyncza kałuża po deszczu. Tylko codzienność dla mieszkańców m.in. ulic Jabłonowej i Gruszkowej w Siekierkach Wielkich niedaleko Kostrzyna. Wczoraj było świeżo, że tak powiem, wyrównane właśnie po tej całej, można powiedzieć, sytuacji, która się wydarzyła. Ogólnie rzecz biorąc, woda roztopowa, taka ściekowa, zalewała nasze ulice, zalewała nasze posiadłości. W niektórych momentach były do tego stopnia głębokie, że no strach, po prostu strach było nawet dziecko bez nadzoru tutaj gdzieś zostawić chociaż na chwilę. Przynajmniej w moim przypadku, moje dziecko jeszcze nie jest takie duże. Wody nie brakuje. Pan Tymoteusz zauważył, że może nią napełnić 10-litrowe wiadro w kilkanaście sekund. Zrobił to w wykopanym przez siebie rowie. W ten sposób mieszkańcy Siekierek na własną rękę próbują walczyć z żywiołem. Odpowiedniemu odprowadzaniu wody nie pomaga to, co odkryli niedawno mieszkańcy przy przekopywaniu innego rowu. To jest dren, który właśnie wykopaliśmy przy okazji kopania tego rowu. My się nie dokopaliśmy jakby do tego, gdzie on faktycznie był, miał miejsce, tylko przekopując się nad kablem energetycznym, znaleźliśmy właśnie dużo szczątków tego typu drenów. Po prostu w momencie, kiedy energetyka kładła kable, przerywała takie dreny i się zupełnie nie przejmowała. Rowy nieco pomogły. Dzisiaj da się tu przejść suchą stopą, choć w wielu miejscach i tak stoi woda. Wcześniej ulice wyglądały tak. Zdaniem mieszkańców jedną z przyczyn problemu jest wydanie przed laty przez gminę pozwolenia na budowę w tym miejscu. Teren nie miał opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który uwzględniałby, że tereny mogą być często zalewane. Nie ma podstawy prawnej, żeby odmówić wydania tych warunków zabudowy, jeżeli spełnia wszystkie inne warunki tutaj te działki, a była bliskość zabudowy i tak dalej, więc mogli wydawać, a nie ma nigdzie właśnie sprawdzania, czy się zaburza cieki wodne, jakieś takie rzeczy, nie jest to uwzględnione w ramach procedowania tych warunków zabudowy. Na ten teren mogłaby wkroczyć gmina, ale te ulice są w większości prywatne. A właściciel przekazał nam, że nie zamierza już poprawiać stanu ulic. W tej chwili zostało tak, że ja wydałem już około 150 tysięcy w ciągu tych paru lat. Nie mam zamiaru wydawać ani złotówki więcej, bo nie mam żadnego powodu wynikającego z czegokolwiek, żebym ja utrzymywał te drogi. Właściciel powiedział nam także, że chce, by ulicę kupiła gmina. Na to się jednak nie zanosi. Takich dróg prywatnych dzisiaj na terenie gminy jest ponad 75 km. To oczywiście wiąże się z długoplanowym również finansowaniem tego przejęcia, na co w sytuacji, czy w obecnej sytuacji po prostu gminy nie stać. Do gminy należy za to ulica Łąkowa, dlatego interwencja dotyczyła głównie tego miejsca. Poprosiliśmy spółkę wodną, żeby udrożniła wtedy istniejący drenaż i odprowadziła te wody, które tutaj zalegały, do najbliższego rowu, który z kolei odprowadza te wody do cieku podstawowego, jakim jest rzeka Kopla, przepływająca przez naszą gminę i nie tylko. Wczoraj kostrzyński magistrat spotkał się z burmistrzem gminy Swarzędz w sprawie problematycznych ulic, bo tereny sąsiedniego samorządu są położone wyżej i to z nich może spływać woda. Ustalenia są takie, że w najbliższym czasie zostaną dokonane pomiary geodezyjne, chodzi o to, żeby wskazać rzędne zarówno terenu, jak i dna tego rowu. Będą również dokonane badania geologiczne gruntu. Poza tym gmina po spotkaniu z mieszkańcami zleciła zewnętrznej firmie z Poznania przygotowanie projektu odprowadzania wody z tego miejsca. Do jego ukończenia pozostaje cierpliwe przekopywanie rowów i odmierzanie czasu, na przykład 10-litrowymi wiadrami. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.